Cześć, witajcie. Witajcie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo dzisiaj jestem z nie swoim sprzętem i w zasadzie stacjonarnie, ale tak naprawdę to jestem poza swoim głównym stanowiskiem pracy. Mimo tego, że jestem w naszej redakcji, w naszym biurze i siedzę przy własnym biurku. Dawno tutaj mnie nie było. Tak, to się poprzestawiało, nie? Kiedyś główne, teraz kurczę, jakieś w ogóle mówisz prawie, że nie twoje, nie? No właśnie, tak jakbym był na delegacji i pracował na jakimś gdzieś stanowisku polowym po A prostu. moje biurko jeszcze w ogóle stoi? Zobacz. Nie, no twoje biurko stoi, tylko jest zabałaganione, także hej. Aha, Nie o. mogę wam pokazać niestety, bo mam na krótkim sznurku kamerkę, w Nie, związku lepiej dlatego nie też mnie tak widać. pokazuj. Co wiesz? Lepiej nie pokazuj, bo nie wiadomo, co sobie widzowie pomyślą jeszcze. Nie, no pomyśleliby może, że korzystasz na przykład z procesora AMD w Ryzen, dlatego że jego pudełko tutaj stoi, ponieważ jeden z naszych kolegów redakcyjnych właśnie sobie kupił niedawno Ryzena. To jest fajne. Dwa dyski twarde, jakieś takie pierdółki. Nie, nie jest. Dużo Nie, złota. nie ma nic kompromitującego w każdym razie. To pół biedy. No i w zasadzie, tak wiesz co, jak patrzę po premierach, to kompromitującego, chociaż nie kompromitujące, może coś się znajdzie, natomiast jakiegoś spektakularnego w tym tygodniu niczego nie było, prawdę powiedziawszy. Przynajmniej ja nic takiego nie widzę, bo albo to są jakieś niedrogie telefony, albo jakieś egzotyki, nie? Tak w To sumie. znaczy, wiesz, ja dodałem do katalogu w końcu spektakularne smartfony. No ale. Pogrzebałem troszeczkę, ale dodałem oczywiście na wyrost. Mówię tutaj o Samsungach nowych składanych i jednym Samsungu z serii A, A52 z literką dodatkową, z literką S. Z tym, że no, tak zgodnie z napisem na kartach katalogowych są to smartfony dodane przedpremierowo i te specyfikacje nie są oficjalne. Mimo tego, że starałem się, żeby były jak najbardziej wiarygodne poszczególne dane, to jeżeli będziecie tam zaglądali, to z taką myślą, że to jeszcze są specyfikacje nieoficjalne. Tak, dokładnie. Oficjalnie to opowiemy za tydzień, a teraz może opowiadajmy o tym, co było w tym tygodniu. A w tym tygodniu mieliśmy w japońską premierę o dziwo chińskiego smartfona. Może to o tyle nie jest dziwne, że Xiaomi ostatnio atakuje na wszystkich frontach po prostu i zaczyna zajmować pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży swoich telefonów. W Japonii zadebiutował Redmi Note 10 z takim dopiskiem JE, czyli Japan Edition, jak zgaduję, mimo tego, że nigdzie tego nie napisano. Ten model, ta wersja modelu właściwie troszeczkę różni się od tego, co mamy dostępne u nas, czy od tego, co jest dostępne w Chinach. Taka pierwsza rzecz chyba, która najbardziej rzuca się w oczy, to to, że Japończycy bardzo dbają o to, żeby smartfony u nich sprzedawane, te troszeczkę droższe, ale w większości dbają o to, żeby mieć w ofercie smartfony odporne na wilgoć i na kurz. I w odróżnieniu od tego Note 10, który jest u nas dostępny, ten Note 10 ma certyfikat IP68, w związku z tym jest odporny w dużej mierze na czynniki atmosferyczne, wilgoć i zapylenie. Jeszcze jedna rzecz, która się w nim zmieniła, to procesor. W miejsce MediaTeka Japończycy, właściwie Chińczycy w Japonii zastosowali Snapdragona 480. Także jest również obsługa w sieci 5G. Natomiast cała reszta właściwie chyba, nie, przepraszam, jeszcze bateria z tego, co widzę, dlatego że to, co jest u nas dostępne, to jest chyba 5000 mAh, popraw mnie, Adasie, że i coś źle mówię. Ten japoński ma 4800, natomiast ja sądzę, że tutaj nie ma różnicy pojemności, tylko jest prawdopodobnie, Japończycy podają tę niższą wartość, jako że zawsze są podawane, czy nie zawsze są podawane, ale zawsze istnieją dwie pojemności w danych producenta, pojemność minimalna i pojemność no, najczęściej występująca, tak? Czyli ta, którą się de facto podaje marketingowo. Prawdopodobnie Japończycy podają minimalną pojemność. To nie znaczy, że u nich bateria nie może mieć 5000 mAh, ale minimalnie musi mieć po prostu 4800.
Wiesz co, tak, może wynikać to z lokalnych przepisów, aczkolwiek tutaj jednak ta różnica 200 mAh to jednak jest spora, bo przeważnie to jest tak w granicach 100 ta różnica między minimalną a typową pojemnością. Przynajmniej przeważnie, no tak, tak to zauważam, więc tu diabli wiedzą, powiem szczerze, ale kurczę, czy jest się nad czym zastanawiać, raczej nikt nie będzie jechał do Japonii po ten smartfon, szczególnie, że on zdaje się jest nawet chyba jak na tą chwilę operatorski, nie? Bo któraś sieć go Patrzę, chyba patrzę. Nie wiem, czy jest operatorski, dlatego że dane brałem z japońskiej strony Redmi. Bardzo możliwe, że on trafi do operatorów Popatrz na oczywiście, logo. No bo jest logo na tyle obudowy jeszcze. Umówmy się, że rynek w Japonii się głównie opiera na sprzedaży operatorskiej, trochę podobnie jak w Stanach. W związku z tym najprawdopodobniej trafi rzeczywiście do operatorów japońskich, jeżeli już nie trafi. Dokładnie tak. Gdybyście chcieli, to w linku, w artykule, który będzie podlinkowany pod filmem, macie też link do porównania specyfikacji tych dwóch telefonów, więc sobie szybko, łatwo możecie wyświetlić różnicę. No trochę szkoda, że u nas nie ma tego telefonu z wodoszczelnością, no ale trudno. Jeszcze cena, bo w sumie cena może być istotna, ale zaraz zobaczę, czy ja cenę w ogóle miałem podaną, bo chyba... Z tego, co sprawdzam, tak, z tym, że chyba nie przeliczałeś, z tego, co widzę, smartfon oferowany jest w wersjach z pamięcią 4 plus 64, w dwóch wersjach kolorystycznych. Przepraszam? Przeliczyłem, Jacku, przepraszam, że ci przerywam, trochę ponad tysiak. Aha, $263, około 1000 zł, ponad 1000 zł. No, no trochę, także minimalnie złotówkę dwie. Cena też w Japonii jest całkiem fajna, dorzeczna. No, w zasadzie podobna jak u nas, no tylko że my mamy telefon bez szczelności. Bez IP68 i bez Snapdragona mimo wszystko. No tak, no ale w sumie ten Dimensity 700 to też nie jest zły układ, nie? Więc mówmy się, że przy tej cenie to dajmy spokój, może być. SPS to podobna klasa procesora w każdym razie. W krajach również egzotycznych, bo to nie jest polska premiera, to jest premiera indyjska, zadebiutowała kolejna wersja Vivo Y12. Jest już ich dosyć sporo. Ta wersja otrzymała literkę G i rzeczywiście różni się specyfikacją, w związku z tym musiałem dodać do katalogu. Ma Snapdragona 439, baterię 5000 mAh, IPS-owy wyświetlacz, to jest identyczne w zasadzie we wszystkich wersjach, 6,5 cala, pracujący w rozdzielczości HD z plusem. Pamięć jest nędzna niestety, bo jest 3 GB RAM plus 32 flesza, aparaty fotograficzne też nie są najwyższych lotów, to jest 13 plus 2 megapiksela z tyłu i z przodu 8, także widać od razu, że to jest taka w miarę fajna, niska półka. A, procesor też nie urywa i tak, bez tak. szybkiego ładowania, ale za to z ładowaniem zwrotnym tyle, że po kabelku. Nie wiem, czy wspominałeś, bo nie zakodowałem pojemność baterii 5000 mAh. Tak, na początku, tylko niestety bez szybkiego ładowania, czy jest 10-watowe niby, ale to niestety standardowe, nie I cena w sumie też, no... Taka adekwatna chyba do możliwości telefonu. Oczywiście przeliczając na żywca z rupii, to jest 570 zł, no, czyli u nas tam by to 8. I to by była taka kwota, za którą można by było ten telefon nawet w Polsce nabyć jako właśnie taki całkiem sympatyczny model, co prawda bez high-endowych wodotrysków, bez ale taki, który powinien działać. Tak. No, poza tym 3 giga RAM-u, no bo to jest ta jedna rzecz, o której zawsze mówimy, że to trochę jednak pachnie malizną. No dosłownie, gardło po prostu wąskie, ale jak ktoś nie używa zbyt wielu aplikacji, tylko dwóch na krzyż, to w zasadzie mogłoby to dać radę. Mogłoby to dać radę. No zdjęć i piosenek też się dużo nie wrzuci, bo tak myślę sobie, że przy Androidzie 11 to on zajmuje już niestety tyle miejsca, że tam stosunkowo niewiele zostaje dla użytkownika, no, ale można się porozpychać łokciami. Jest microSD, więc można piosenki akurat i zdjęcia na kartę wrzucić, bo to... Tam nie jest kluczowa prędkość zapisu. Zresztą w takim telefonie to w ogóle nie jest kluczowy parametr. Odezwał się Honor i Huawei w tym tygodniu z tym, że co jest dziwne, Huawei powtórzył nową 8 z tym, że tym razem ona się nazywa Global Edition. My ją znaleźliśmy, słuchajcie, w tym tygodniu w rosyjskim oddziale Huawei i powiem szczerze, że nie wiem, jak do niej podchodzić. No to teoretycznie przynajmniej powinna być wersja, nie wiem, czy tą syrenę słychać za okno. To nie. Powinna być wersja, która będzie u nas sprzedawana.
No i cóż, no w zasadzie specyfikacja jest okej, okay. To nie odbiega jakoś bardzo mocno, mimo tego, że różnice są, nie odbiega jakoś bardzo mocno od tego, co Chińczycy sprzedają u siebie, ale kilka różnic jednak jest. Ta nasza wersja jest oparta na Kirinie 820, ma OLEDowy również wyświetlacz pracujący w rozdzielczości Full HD z plusem. Jest 10-bitowy kolor, czyli ten większy od 16 milionów, tam jest powyżej, Miliardowa paleta, można no, by. powyżej miliarda. I to jest bardzo fajne. Jest bateria, co prawda mała, ale jest Supercharge 66-watowe ładowanie szybkie, które jest miłą rzeczą. Kurczę, ta bateria mogłaby być większa. Bateria 3800 to jest trochę 3800. mało. No właśnie. No. Jeśli chodzi o pamięć, do tej pory Rosjanie sprzedają go w jednej wersji, czyli 128 flesza na 8 giga RAM-u i nie jest to niestety ten tier najwyższy. Troszkę szkoda, może znajdą się w sprzedaży te wyższe również. Jeśli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, to też nie ma wodotrysków, ale w nowej 8 podstawowej, tej chińskiej, też nie było. Jest 64 megapiksele główny. Towarzyszy mu szerokokątna matryca, czy No, aparat tak. szerokokątny z obiektywem szerokokątnym i z matrycą 8 megapikseli. Do tego dwie dwójeczki, jedna do rozmywania, druga do makro. Z przodu za to są 32 megapiksele. No i te główne aparaty są OK. No, zrobi się szeroki kąt. Też Dwa tak. dodatkowe tylne, No. właściwie nie wiadomo po co. Przedni też powinien być w miarę rzetelny. Tak, no natomiast cena wydaje mi się, no nie wiem za ile on by do nas dotarł, jeżeli do nas dotrze, ale w Rosji podkreślam, czyli znowu bez żadnych podatków europejskich i tak dalej, wychodzi już ponad 2100 zł. Biorąc pod uwagę, że nie ma Google, no to no i ratuje ten wyświetlacz według mnie ten smartfon, ale no nie, boję się, że u nas ta cena no już by podeszła tak pod 2,5, więc przy tej cenie to już chyba. No tak, no jest nie najgorszy rzeczywiście procesor, bo ten Kirin 820 sporo No, ale jest potrafi, słabszy ale niż to chyba rzeczywiście nie usprawiedliwia tego, że to jest bardzo drogi smartfon no, może do nas nie jednak. w ogóle. To jest średnia półka, ma troszeczkę minusów, bo i ta bateria jest troszeczkę za mała według mnie i no rzeczywiście u nas wadą jest to, że nie ma usług Google. I trudno temu zaprzeczyć. No to tak, tak jak Adaś powiedział, najfajniejsza rzecz w tym smartfonie to jest rzeczywiście wyświetlacz. Są nie najgorsze aparaty pod warunkiem, że je będziemy traktowali jako pojedyncze aparaty plus szeroki kąt sporadycznie. Są OK. Natomiast nie wiem, czy bym się z niego zdecydował na niego. No, może nie wiem, może design mógłby przyciągnąć ewentualnych klientów, dlatego że jest. No jest ciekawy, no nadal te nowe, patrząc na to, co jest na rynku, prezentują jakąś troszeczkę inną jakość designu, ale jest w tej chwili stosunkowo dużo producentów, którzy w tym designie grzebią i coś nowego proponują. Nie. Myślę, że polski oddział się nie zdecyduje na wprowadzenie tego modelu, bo w zasadzie nie ma po co. No ten Honor wygląda, nie wiem, ciutkę lepiej w stosunku do ceny swojej, tak? Bo wyszedł jeszcze Honor Play 5T Pro, który po przeliczeniu bezpośrednim z juanów kosztuje 895 zł i jest takim. No takim średniaczkiem, można powiedzieć trochę taka niższa średnia w porywach do średniej kategorii smartfonów. Ma Helio G80, 8 GB RAM-u przyzwoite, 128 przyzwoite flesza, aczkolwiek ja nie znalazłem informacji, jakoby on miał miejsce na microSD, więc może nie mieć. Nie wiem, Jacek, chyba że ty znalazłeś. Zaraz zerknę. Wiesz co, mamy niby, ale to musiałbym poszukać jeszcze raz w specyfikacji dokładnie, dlatego że pewności nie mam. No właśnie. Robiłem niestety głównie jako, że Honor nie miał go jeszcze na stronie u siebie. W związku z tym specyfikacja była robiona ze źródeł zewnętrznych, co prawda nie z serwisów innych, tylko jednak od certyfikatorów. Nie miałem na przykład procesora. To, co Adaś mówi w tej chwili, że jest G80, to jest Tak, dla on mnie kupuje nowość. ze sklepu, bo jest w sklepie Honora i właśnie tam, że no niestety nie znalazłem wzmianki o microSD, aczkolwiek nie mówię, że nie ma. Po prostu na stronie High Honor, czyli w tym oficjalnym sklepie Honora, no niestety nie ma tego.
A co jeszcze podali? Podali, że ma 6,6-calowy wyświetlacz IPS, Full HD+, oczywiście, 16-megowy aparat w otworku. Na renderach zdaje się, że ten ekran ma całkiem wąskie ramki, ale to wiecie, na renderach może tak być. Tylny aparat mnie rozbawił, bo udaje potrójny, a nawet poczwórny, z tym, że jedno z oczek to jest zaślepka, a drugie z oczek wypełnia dioda LED, a tak naprawdę aparat ma, no trochę dziwny jest, bo jest 64 mega, czyli ta niezła matryca, zostawiona z dwójeczką do rozmywania tła. Trochę szkoda, że nie wrzucili tam rzeczywiście co najmniej ósemki szerokokątnej, bo to by miało sens. Natomiast musieli pewnie przyciąć, żeby cena się zgadzała. Bateria przycięta. Ale to wiesz co, to kurczę, to trzeba było dać 48 zamiast tego 64 i wtedy może tą dwójkę zamienić na ósemkę, może by się dało. Przede wszystkim jak już się daje podwójny aparat, to się nie wygłupiać z ramką udającą poczwórny, tylko dać po prostu mniejszą ramę. No tak, to nie jest to design niestety. To nie jest powód do wstydu, że aparat jest podwójny. No. Umówmy się, że jak jest potrójny nawet i dwa aparaty to są dwumegapikselowce, to nadal jest to powód do wstydu i nie ma co tutaj się, że tak powiem, bawić w udawanie, że czarne jest białe. Bateria, zacząłem mówić, 4000 przeciętna, z przeciętnym ładowaniem, ale już szybszym, 22,5 W. I w zasadzie niczego nie brakuje. Czytnik papilarny na boku. Aha, no nie ma NFC, ale to dlatego, że to jest telefon na rynek chiński, oni tam NFC nie potrzebują. Możliwe, że jakby trafił do globalnej dystrybucji, to NFC dodadzą. No mówię, no coraz częściej w tych droższych telefonach w Chinach się NFC pojawia, nawet wyłącznie w tych wersjach na rynek chiński. W związku z tym jest taka szansa, że oni po to będą montowali, no ale nas to właściwie to jest nie dotyczy. Na razie nas to nie interesuje, ale ten przynajmniej wycenili sensownie. A jak już jesteśmy w Chinach, to Chińczycy, w zasadzie no nie Chińczycy, chiński oddział Motorola, dobra, no czyli trochę jednak Chińczycy, pokazali dwa nowe modele, Motorola Edge S Pro i Motorola Edge Lite. Wiecie co, to nie są stare nowe modele. No tak, no moglibyśmy o nich pomówić, ale to niestety jest, słuchajcie, tak, że trudno mówić o klonach, bo de facto Chiny są rynkiem natywnym dla Lenovo, która jest właścicielem marki Motorola. Natomiast jest to powtórka z rozrywki, jakby z tego, co Motorola pokazała u nas. Tam... No, dokładnie. No, jeszcze nie pokazała, bo dopiero pokażę. No tak, pokażę. Premiera, wiem kiedy, ale jeszcze nie mogę chyba powiedzieć, ale w sierpniu. To są klony w zasadzie, jest Edge S Pro to jest po prostu Motorola Edge 20 Pro, natomiast ta Lite to jest po prostu Edge 20, czyli to co... O dziwo nie Lite, bo 20 Lite też jest, będzie, czy będzie u nas, natomiast tutaj Lite chiński to jest nasza wersja podstawowa. Tak, dokładnie, to jest ciekawostka przyrodnicza. No ale cóż... Jeśli chodzi o wersję Pro, to znalazłem tyle, że Chińczycy podają chiński oddział Lenovo, podaje trochę inne wersje pamięci, ponieważ podają 128 plus 250 flash i 6 plus 8 pamięci RAM. Natomiast w naszej wersji tam się jeszcze 12 chyba trafia, jeżeli dobrze pamiętam. Inaczej się, wiesz co, Chińczycy też w jednym miejscu widziałem cenę 12. Więc okay, możliwe, że jest, na razie jej jeszcze nie wprowadzili do sprzedaży, ale cena była podana za model 12256. Próbowałem się doszukać jakichś różnic i prawdą jest chyba tylko aparat do selfie jest inny, ale też nie jestem pewien jeszcze tej informacji, bo to pisałem, że tak powiem, na biegu i ze sklepu, więc... No zapraszam do weryfikacji. Popatrz, to jeszcze sprawdzę, bo zdawało mi się, że wszystkie dane były w zasadzie identyczne. Tutaj do selfie są 32 megapiksele, zdaje się, tak? Aż normalnie właśnie albo było podane, wiesz co, po tym. Aż normalnie wejdę jeszcze po linku, żeby już was teraz nie trzymać w niepewności. I jeszcze raz to sprawdzę, ale wiecie co, ten sklep chiński, Lenovo w zasadzie, bo Motorola tam jest sprzedawana przez sklep. Wiesz co, rzeczywiście podają 16 milionów pikseli, czyli jest inny aparat, no bo jeżeli u nas jest 32... To jest jedyna różnica, którą wyłapałem. Tak, ale jednak jest. No,
Jednak rzeczywiście No, jest. powiedzmy, to jest to no, drobiazg, bo te, umówmy się, no, bądźmy szczerzy, no, te telefony i tak do nas nie trafią, bo przyjdą do nas Edge 20, Edge 20 Pro, więc sorry. No, w zasadzie to tylko zaznaczamy z kronikarskiego obowiązku i no, też po to, żebyście się później nie mylili, jak zobaczycie Motorola Edge S, co to za czort. No, żaden czort. I no jeszcze taki drobiazg, tam Chińczycy podali ciutkę większą baterię, bo powiedzmy Edge ma tutaj, u nas ma 4000, Chińczycy podali w 4020. 20, ale to jest też żadna różnica, prawdopodobnie znowu to wynika ze standardu jakby określania baterii, określania pojemności baterii. W zasadzie tyle, no ceny nie wiem, czy was interesują, ale może powiemy, żebyście mieli porównanie, jak w sierpniu Motorola Polska pokaże te Motorola Edge 20 u nas w kraju i je wyceni, to żebyście wiedzieli, o ile są u nas droższe. Zatem model, powiedzmy ten Edge S Pro, czyli ten mocniejszy, można kupić w Chinach od 1424 zł, przeliczając oczywiście na żywca z jonów, znany jest słabszy wariant 628. Potem mamy 828, 8256 za 1600, 1780 zł. Topowy model 12256 kosztuje 1960 zł. Ja myślę, że u nas tyle będzie kosztował najsłabszy, obawiam się, no ale zobaczymy. Model Lite no, jest oczywiście odpowiednio tańszy, są tylko dwie wersje, obie z 8 giga RAM-u i pamięcią 128 albo 256, 1540 kilka złotych i 1720 kilka złotych. No tak jak powiedziałem, polskie ceny dopiero poznacie za, jak wrócę z urlopu, o. I wtedy wam o nich powiemy, bo to akurat będzie ten czas. Natomiast, no cóż, dziwne zagranie, ale poprzedni już Motorola tak zrobiła, bo już był model Edge S w Chinach i to był odpowiednik naszej, ojejku, zabijcie mnie. Czarna tablica w głowie, chyba G100. Wiecie co, aż sprawdzę, bo uleciało mi to zupełnie z głowy, ale zdaje mi się, że tak. Zaraz wam powiem, ale to też, żebyście już mieli pełną informację, ale prawdopodobnie to jest G100. Chwila, sekundeczkę. Nie wiem, czy tam Jacek jeszcze coś masz, żebyśmy nie nudzili ludzi. To znaczy ja was mogę zaprosić po raz kolejny na kartę w Motorola, Samsunga Galaxy Z Fold 3 i Samsunga Galaxy Z Flip 3. Nawet jeżeli dane nie są w pełni poprawne w tym momencie, a to jest możliwe, powtórzę jeszcze raz, to na pewno rendery są jak najbardziej poprawne. Adam je w newsach też wrzucał. Tak, macie bez znaków wodnych. Gdzieś się toczyły dyskusje, że chyba ktoś, kto wypuścił, pozwolił na zdobycie tych renderów, straci pracę. Ja nie sądzę, żeby tracił pracę, bo o ile dobrze pamiętam, to poprzednie Samsungi, rendery poprzednich Samsungów mniej więcej równie wcześnie wyskoczyły. Tak, no, mogło to z jakiegoś sklepu, bo taki znany Lixter Ivan Blas na przykład wrzucił grafiki, no wyglądające jakby żywcem ze sklepu, bo jest nieduża sylwetka telefonu, cena, pamięć, miejsce do kliknięcia, kupić, więc... No, w zasadzie wyciekło wszystko. Ja dane telefonów znam, nie mogę wam powiedzieć. Powiemy wam w przyszłym tygodniu o tym. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, widzimy się w czwartek. Nietypowo, no ale wiecie, wakacje są i tyle. Wiecie, urlopy, zresztą wśród was też widać w komentarzach urlopy, bo jest tych komentarzy znacząco mniej i to jest normalne, że w lipcu, sierpniu po prostu się wyjeżdża gdzieś. Oczywiście normalne jest również, że się jeździ przez całą resztę roku. Ja wolę na przykład poza lipcem i sierpniem wyjeżdżać, a w tym roku też mi wypadło w lipcu. Natomiast zapraszamy was, słuchajcie, na przyszły tydzień, rzeczywiście na czwartek. Dzięki, że wpadacie pomimo urlopu, pomimo okresu wakacyjnego. Spieszcie się łapać słońce, dopóki jeszcze jest, bo u nas dzisiaj przez cały dzień lało właściwie. Ale leje cały czas u mnie, wiesz, wyglądam w tej chwili przez okno i o Jezu, ale mi się nie chce wychodzić na dwór. Ale wiecie co, jeszcze nie kończmy, bo jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, taka, którą chyba też warto odnotować, a nawet dwie. Realme zaprezentowało nowy standard bezprzewodowego ładowania MagDart.
czyli przyklejane magnetycznie ładowarki do plecków telefonów. Zapowiadany jest telefon Realme Flash, który będzie pierwszym smartfonem, który ma to wbudowane. Dali też plecki dodatkowe na Realme GT, które pozwalają ładować w ten sposób. Są dwie ładowarki 50-watowa, jeszcze się upewnię, żebym Was nie kłamał, 15-watowa taka miniaturowa smukła, taka duża z wentylatorem 50-watowa. Jest powerbank z tą funkcją, do tego jeszcze jest jakieś światełko przyczepiane do telefonu i portfelik też pozwalający korzystać z MagDarta. Będzie to w telefonach Realme, ale to w przyszłości. I druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, chociaż nie wiem, czy wypada, ale no dobra, Xiaomi według pewnych tutaj źródeł zostało pierwszym producentem smartfonów na świecie w lipcu. To mówiłem, nie zauważyłeś. Na samym początku tygodniówki mówiłem, jak zaczynaliśmy mówić o tym. No spoko, jestem spoko. Tak przymulony przez tą pogodę dzisiaj, wyobraź sobie, że nie kuma. W każdym razie, jakbyście tak czytali, że jest największym Xiaomi i tak dalej, oczywiście ja nie umniejszam tego sukcesu, bo jest to ogromny sukces tej marki, ale pamiętajcie, że jest to w lipcu. Natomiast według szacunku, według obliczeń za drugi kwartał tego roku, czyli takich już w szerszym czasie, porównując rok do roku, no to oczywiście Xiaomi ma wzrost, ale jest na drugim miejscu, przy czym przewaga Samsunga jest już naprawdę nieduża. Jak będzie później, zobaczymy. Możliwe, że te składaki Samsungowi trochę pomogą jednak podbić sprzedaż, no bo wiadomo, będą nowe modele, ktoś je będzie kupował. Zobaczymy, jaki to będzie sukces, ale... Ja podejrzewam, że mniej składaki, a bardziej na przykład ta 52S, no, która myślę, co prawda tak, nie ma jakiejś genialnej specyfikacji, ale jednak sprzeda się w znacznie większej ilości egzemplarzy. Nie. No ale powiedzmy, no dzięki czemu Xiaomi jest drugim czy tam pierwszym producentem, bo sprzedaje w miarę przyzwoite i tanie telefony, i te tanie to telefony, znaczy, a nie... No, dobrze, no, dobrze. Dobrze, 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 okej, okay. Ale również troszeczkę forów dostało ze względu na to, że Samsung może się o tym głośno bardzo nie mówi, ale przechodzi od pewnego czasu kryzys i to nie kryzys związany jakby z, nie wiem, z designem nowych modeli, ale kryzys związany z produkcją i z zerwaniem różnych linii dostaw i z zerwaniem możliwości pełnego rozkręcenia produkcji, dlatego że firma ma linie produkcyjne w Wietnamie, a tam ostatnio się mocno porobiło, nie fajnie, jeżeli chodzi o COVID i o różne inne rzeczy, i się troszeczkę dostawy obcięły. Stąd Samsung trochę dostał po nosie ostatnio ze względu na ogólną sytuację gospodarczą, która na świecie panuje, a Xiaomi to wykorzystało i bardzo dobrze, podobnie jak Xiaomi wykorzystało w... brak Huawei'a na rynku wcześniej, tak? Czy Oppo. To są takie wiadomości, no natura nie znosi próżni. W związku z tym tam, gdzie pojawia się tylko miejsce, gdzie można się wcisnąć, ktoś się zawsze znajdzie. Skoro już wspomniałeś, no to jeszcze też dodajmy, oczywiście podium jest w zasadzie w tej chwili stałe, się oni tylko wymieniają miejscami, jest Xiaomi, Samsung, Apple, ale już kolejne miejsca zajmuje Oppo z Vivo, a goni ich Realme, które również wypływa na bardzo tanich urządzeniach oferowanych na mało zamożnych rynkach, jak na przykład nasz czy indyjski. Znaczy ja podejrzewam, że my to im nie robimy za bardzo. Indie na pewno, Afryka im robi bardzo dużo. My jesteśmy za mało liczni, bo nie dość, że jesteśmy narodem biednym, to jeszcze nielicznym. Więc my to niekoniecznie, no ale w Indiach tak, no i Realme w tym rankingu powiedzmy producentów zanotowało wzrost rzędu 1800% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To jest imponujące, nawet biorąc pod uwagę, że po prostu ten producent bardzo krótko działa. No tym niemniej widzimy, że na rynku smartfonów zachodzą pewne przetasowania. Niekoniecznie jest to z winy producentów, niekoniecznie spadek, utrata powiedzmy pozycji, czy to Samsunga, czy Huawei jest zawiniona przez producenta, przez to, że zrobił złe urządzenia. Nie, po prostu, tak jak Jacek powiedział, Samsung dostaje po tyłku z powodu kryzysu na rynku powiedzmy poddostawców, a Huawei jest, no, od Amerykanów dostał. No i... Jest wojna gospodarcza, jest do tego COVID, w związku z tym wszystko tak, się po prostu się przemieszało kompletnie na wszystkich rynkach. Tak, no cóż, miejmy nadzieję, że u nas się tak nie pomiesza i za tydzień się będziemy wszyscy razem widzieć, tak jak zwykle. Przypominam, wyszukujcie nas w czwarteczek, nie w piąteczek, a potem mamy małą przerwę techniczno-wakacyjną. Bardzo Wam dziękujemy za odwiedziny. Żegnamy się z Wami
Wypoczywajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, cześć. Powodzonka, dużo słońca, cześć.